W tej kontroli stwierdzamy duże przepełnienie w schroniskach. Dotyczy ono 50% skontrolowanych, a w niektórych nawet o ponad połowę w stosunku do określonych limitów. Ciągle też utrzymuje się wysoka śmiertelność zwierząt trafiających do schronisk. Dotyczy ona 25% psów i 30% kotów. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że w stosunku do poprzedniej kontroli następuje tu powolna poprawa. Gminy finansują funkcjonowanie schronisk, natomiast zupełnie nie nadzorują, nie kontrolują tego, jak te środki są wykorzystywane. W związku z tym rodzi to szereg podejrzeń o wyłudzanie środków publicznych. Problemem jest również brak pewnych instrumentów, które pozwoliłyby na skuteczniejszą kontrolę, mianowicie indywidualnego oznakowywania zwierząt. Sugerujemy, czy wręcz zalecamy, żeby gminy albo chipowały, albo przynajmniej wymagały indywidualnych opisów trafiających do schronisk zwierząt, tak żeby właśnie w kontroli można było stwierdzić, że zwierzęta, za które płacimy, to są te, które zostały wyłapane. Podejrzewamy i skierowaliśmy takie przypadki do prokuratury, wyłudzanie pieniędzy gminy polegające na tym, że te same zwierzęta są ciągle wyłapywane, potem trafiają na ulicę, kolejno są wyłapywane po raz wtóry, a środki są pobierane tak, jakby to były nowe zwierzęta. Niestety aż 60% gmin nie ma żadnych kompleksowych programów zwalczania bezdomności zwierząt. To jest bardzo wysoki odsetek. Ograniczają one się tylko do finansowania, w skrajnych przypadkach do finansowania tylko wyłapujących zwierzęta, którzy je uśmiercają.